Dziś to jest od rana prawdziwe szaleństwo. Tu od prawej mamy Mikrusię, dalej mamy Leona, jej męża. A tu obok mamy Brownie. I to maleństwo, nie jestem pewna, czy to właśnie nie jest jakieś Leona i Mikrusi. Czy może Brownie, ale ma taką brewkę jak Leon. Więc może, może to jest jakieś ich. No i taki mały dziobek jak Mikrusia, kto tam ich może wiedzieć? Teraz się troszkę tu uspokoiło, ale przedtem to się tak naparzały tutaj samczyki. I loteczka przyleciała znowu. Loteczka. O, kochana loteczka. Za nią goni taki samczyk bumper, w sensie nie tyle za nią, co ją stąd przegania. Mimo, że w ogóle to nie jest jego parapet, on tu nie ma prawa być. A wpada się strasznie rządzi i zwykle właśnie gania za lotką i ją przegania stąd. No, Mikrusia, dobrze, że ty masz Leona. A ten lotki partner, nie wiem gdzie się podział, może siedzi na jajeczkach, bo ona w takim czasie przylatuje, w którym zwykle samczyk jest na jajeczkach. Są samiczki, to jest spokój. Pojawiają się samczyki, to zaczyna się dziać wtedy. Loteczka, siedź sobie. Siedź, gołąbko. Siedź, gołąbeczko, odpoczywaj. Dzieci będzie lepiej. Trzeba oszczędzać, tak, niech sobie odpocznie. O, mamusia Brownie przyleciała. Dobrze, loteczka, niech sobie odpoczywa. Teraz dosiadł się samczyk, ale to jest chyba ten nowy samczyk Shari. No jego nie będę gonić na razie, bo jest grzeczny i nie chce spłoszyć lotki. Niech sobie loteczka posiedzi, jak kolega nie przeszkadza, no to tym bardziej nie będę lotki niepokoić. A teraz koło lotki usiadła, zapewne jest to samiczka, chociaż nie jestem pewna, jest to dziecko Shari i elegancika. Że tak powiem, pyszczek ma taki jak Shari, taki sam dziobek, taki sam łebek, ale ma jedną białą lotkę, czego stąd nie widać, bo tak usiadł ten gołąbek. Ale ma jedną białą lotkę i to jest przepiękne. Ciągnął nóżkę. No to chyba jest samiczka, chociaż nie jestem pewna. No i tak sobie siedzi. I no naprawdę fajnie, że taka pamiątka po tym związku Shari i elegancika pozostała w postaci takiego ślicznego gołąbeczka. O, przyleciał ten samczyk, to się rządzi. Biedna lotka, już się trzęsie. Nie no, samczyk, nie, samczyk, wyjazd stąd. No niestety lotka zrobiła wyjazd. A to jest perełka chyba ze swoją dziewczyną, tak sądzę? Chociaż goni ją, więc nie wiem. Ale lotka na szczęście cię wróciła, tylko teraz... O! Lotka przekurzyła tamtą ślicznotkę. Ale teraz perełka przegoniła lotkę. Jeszcze siebie nie ma długo, bo ona tutaj krąży. Ona przedtem siada na klimatyzatorze, ale teraz klimatyzator jest obłożony baniaczkami, bo tam coś z góry leciało, jakieś przedmioty, więc wolałam zabezpieczyć. Więc gołąbki mniej chętnie siadają i dobrze. I zabezpieczony jest sprzęt, ale no, przez to lotka tak trochę może nie poznaje, ale lepiej faktycznie niech tam nie siada. To lotka. Dobrze ci tu, nie? Póki cię żaden samczyk nie przegoni, to jest dobrze. Trzeba tu siedzieć. Perełka nasłuchuje, jak z góry koledzy wyją. Ja nie jestem piękna. No i teraz Przemysław coś do niej ma. No właśnie, tam też zrobiłam, żeby nie siadała. No, Przemysław. Lotkę gonisz. Wiesz, co ona tu przeżyła, daj spokój.